I teraz, co się dzieje we współczesnym graniu nie tylko muzyki jazzowej? Chodzi o to, że frazy nie są grane tylko w kierunku wertykalnym, czy tylko w kierunku horyzontalnym, ale są grane wszędzie. Możesz zacząć grać tu, pójść do góry, wrócić. I te struktury interwałowe, które na początku i najłatwiej na gitarze gra się według metody tak zwanej step, czyli po kolei, stopniami, po kolei, stopnie skali, te klasyczne gitarowe przebieranki, w tej chwili w zasadzie idą w zapomnienie i my szukamy opcji pod tytułem granie skip, czyli najlepsza definicja dla mnie to są interwały większe niż sekunda. Spróbuj zagrać interwały nieco szersze. Spróbuj opuścić drugi stopień skali, zagrać trzeci, opuścić czwarty, zagrać piąty. Te melodie będą inne. One nie będą tak bardzo związane z fakturą gitarową, ale mogą być ciekawe. Trochę układów kwartowych, trochę układów tercjowych.